Przed nami najważniejsza impreza, jaką bez wątpienia będą czerwcowe Mistrzostwa Europy, które między innymi zostaną rozegrane na Stadionie Miejskim Tychy. Dziś i przez kolejnych kilka tygodni taki przedsmak, aczkolwiek zawodnicy zdecydowanie poniżej 21 roku życia. No tak, dzięki finansom samorządu wojewódzkiego i również tutaj naszego klubu Tyskiego Sportu możemy zorganizować właśnie takie mini turnieje. Polegająca na tym, że trzy zespoły się spotykają w dany dzień. Rywalizują nie tylko na podłożu piłkarskim, stricte na boisku, ale też właśnie w różnego rodzaju konkurencjach szybkościowych czy sprawności piłkarskiej. Dzięki temu my jako klub też możemy zobaczyć, jak dzieci tu z okolic i Tychów się prezentują pod tym względem i możemy gdzieś tam w przyszłości myśleć o nich jako o przyszłych zawodnikach GKC Tychy. I też w trakcie tych turniejów będą wykłady z żywienia, będą wykłady z treningu takiego indywidualnego, pracy nad sobą, zbudowania świadomości też zawodnika. W każdym dniu turniejowym będzie maksymalnie 54 zawodników. Mamy trzy takie turnieje i później czwarty finałowy. Także no, przegląd będzie bardzo, bardzo duży. Zaczynacie testami motorycznymi, później są wykłady i później sam mecz, tak? Zaczynamy wcześniej, bo 8 rano, testami piłkarskimi i motorycznymi. Trwa to około 3-3,5 godziny. Później chłopcy mają posiłek. Po posiłku właśnie jest zwiedzanie między innymi z naszego stadionu. Później są wykłady na temat świadomości i żywienia zdrowego. Chwilę mają przerwy dzięki tym wykładom i później wracamy tutaj na boisko, tak jak to właśnie w tej chwili się toczy rozgrzewka. I jest tak zwany trójmecz. Najlepszy zespół z tego trójmeczu później awansuje jeszcze do finału i też jeszcze w finale się spotkamy. W każdy wtorek i tak do połowy czerwca. Czy można się jeszcze zapisywać? Kto może się zapisywać? Znaczy powiem szczerze tak, no jeżeli chodzi o jednostki, czyli pojedynczych zawodników, to jest taka możliwość. Mogą jak najbardziej zgłaszać się tutaj do nas, do klubu i zawsze dokoptujemy do jednego czy drugiego zespołu, ale już na dzień dzisiejszy mamy, powiedzmy, jeżeli chodzi o same kluby, no mamy pełną obsadę, z czego się bardzo cieszymy, bo to pokazuje, że te kluby, które z nami współpracują, to naprawdę współpracują i możemy na nie liczyć i chłopcy tutaj się garną do naszego klubu. I to też na pewno dobra okazja dla trenerów grup młodzieżowych GKS-u Tychy, żeby tych zawodników sprawdzić i najlepszych być może wyłapać. Zdecydowanie tak. To był taki, można powiedzieć, główny punkt i nasz cel, który chcieliśmy między innymi osiągnąć. Oczywiście propagowanie hasła Młodzi Mistrzowie, tak, Mistrzostw Europy, które u nas mają się odbyć. Też tego, żeby pokazać, jakim jesteśmy klubem, że nie jesteśmy tylko klubem, powiedzmy, samej okolicy Tychów, ale też klubem, który chce wychodzić poza ramy miasta i chce pokazać, że nie trzeba jeździć gdzieś tam w Polskę, a można się dobrze szkolić też i tutaj na miejscu.